Problem nie byle jaki, czyli żylaki. To jest niewydolność zastawek. Mamy takie fioletowe pajączki. Czy to też są żylaki? Opcja Doppler jest niezbędna, żeby stwierdzić, czy żyły są wydolne, czy niewydolne. Mogą być czubkiem góry lodowej i że warto przejrzeć żyły. To jest ważny bardzo, widzisz, komunikat. I to jest po pierwsze ryzyko zakrzepicy. Czyli możemy się pozbyć bez zabiegu chirurgicznego tych żylaków? Dają nam takie spektrum, że można się pozbyć wszystkich żylaków od tych największych do pajączków. Gość, który tak naprawdę został przeze mnie zaproszony na waszą prośbę. Nie prosiłyście o doktora Jana Świercza. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry państwu. Osobiście poprosiłyście o temat żylaków, ale doktor Jan Świercz i żylaki są jak Bolek i Lolek, czyli nierozłączna para, bo Janek jest flebologiem i chirurgiem naczyniowym, prawda? Tak, tym się zajmuję. Janku, zacznijmy od tego, że w opisie na twojej stronie, na stronie Instytutu Dopplera, który stworzyłeś i tworzysz razem ze swoim zespołem, tak, w Warszawie, jest napisane, że jesteś flebologiem. Bardzo jestem ciekawa, czy wszystkie wiemy, jaka to specjalność i czym się zajmuje flebolog, powiedz mi. Flebologia to jest nauka o żyłach, tak można powiedzieć w skrócie. I flebolog to jest lekarz zajmujący się żyłami czy żylakami. W Polsce nie jest to oddzielna specjalizacja, znaczy nie ma egzaminu, nie ma jakiegoś specjalnego szkolenia, tylko w zasadzie każdy lekarz, który zajmuje się żylakami, może nazwać się flebologiem. Jest towarzystwo flebologiczne, które zrzesza flebologów, ja jestem między innymi jego członkiem. Natomiast ja też jestem chirurgiem naczyniowym, czyli mam trochę większe spektrum, nie tylko żyły, ale też tętnice. To było moje szkolenie, no ale specjalizuję się w leczeniu chorób żył szeroko pojętych, to znaczy... Czyli problem nie byle jaki, czyli żylaki. To jest dolegliwość, która nas dotyka bardzo powszechnie, szczególnie w okresie takim dojrzałym. Powiedz mi, jaki jest mechanizm powstawania żylaków? Więc mechanizmów jest kilka, natomiast taki najczęstszy to jest niewydolność zastawek. Zastawki są takie mechanizmy w środku żyły, które sprawiają, że krew może płynąć tylko w jednym kierunku, a nie powinna się cofać, czyli płynąć w drugim. No i one jak działają prawidłowo, to krew płynie tylko w jedną stronę, w przypadku żył w stronę serca, czyli do góry, a nie spływa sobie do dołu. Natomiast jak te zastawki są niewydolne, no to krew płynie do góry, jak naciskamy mięśnie, ale jeżeli te mięśnie są luźne, przy staniu, siedzeniu może spływać sobie do dołu i podawać obrzęki i żylaki. Taki jest, można powiedzieć, najprostszy mechanizm powstawania żylaków. Co powoduje, że te zastawki, takie zapadki, które mamy w żyłach, są zbyt wiotkie do utrzymania tego jakby antygrawitacyjnego kierunku przepływu krwi? No więc zdecydowana większość to są czynniki genetyczne. Są osoby, które mają lat 80 i nie mają w ogóle żylaków, a są osoby, które mają 20 lat i te żylaki już są. Więc kwestia skłonności. Też rzadko kiedy jest tak, że jedna osoba w rodzinie ma żylaki. Najczęściej jest to jakaś kwestia rodzinna, że... Gang żylakowy, słuchaj. Dziadek, babcia, mama, tata, rodzice w jakimś stopniu mają tą skłonność do po prostu wiotkości naczyń. To czasami to się wiąże z wiotkością skóry, ale naczynia tutaj są najistotniejsze. Czy może do wystąpienia żylaków doprowadzić na przykład jakiś gwałtowny, nie wiem, wysiłek fizyczny, typu nigdy nie jeździłam na rowerze, przejechałam nagle 20 km i puf, kalafior pod kolanem mi się zrobił? Na pewno nie. To jest tak, że ruch jest na plus, jeśli chodzi o żyły, bo sprawia, że krew krąży lepiej. Oczywiście u osób ze skłonnościami albo już z istniejącymi żylakami może być tak, że niektóre rzeczy obciążające nogi mogą przyczynić się do wzrostu żylaków, ale na pewno nie jest to czynnik powodujący. Powiedz mi, bo oprócz takich widocznych, silnych żylaków, my jeszcze bardziej powszechnie mamy takie fioletowe pajączki. Czy to też są żylaki? Więc tak, definicja żylaka to jest żyła, która ma powyżej 4 mm i jest niewydolna. Pajączki, no to wszystko się łączy, bo pajączki to jest mniejszy etap niewydolności żylnej na poziomie takim, powiedzmy, mikro, ale to też nie jest tylko już kwestia estetyczna, ale może się wiązać z czymś więcej. Często jest też tak, że pajączek widać na zewnątrz, a żylak jest stosunkowo niewielki, jest pod spodem i tego nie widać. To może być taki sygnał, że tam coś się dzieje. Dokładnie. No dobrze, a to myślę, że nas oświeciłeś, bo my bardziej traktujemy te pajączki chyba w kontekście estetycznym. Natomiast napiszcie koniecznie, czy wiedziałyście o tym, że te pajączki mogą być czubkiem góry lodowej tego, co się dzieje u nas w żyłach. No dobrze.
I mamy u ciebie w instytucie strona www.dopplerinstytut.pl w Warszawie. Tak. Się mieści. U ciebie w instytucie można wykonać i diagnostykę, i zabiegi terapeutyczne, że tak powiem. Zacznijmy od tej diagnostyki. Dosyć powszechnie krąży nazwa, muszę zrobić Dopplera, dostałam skierowanie na Dopplera i tak dalej, i tak dalej. Czy możesz nam wyjaśnić, na czym polega badanie dopplerowskie, jeśli chodzi o żyły i co nam może pokazać? No więc tak, trzeba zacząć od tego, że badanie Doppler to jest taki skrót myślowy, bo to jest badanie USG plus z opcją Doppler. Jeśli chodzi o żyły, no to badanie USG nam pokazuje, jak wygląda anatomia żył, jak wyglądają przekroje żył i co tam się dzieje w środku, czy możemy wykluczyć zakrzepicę. Natomiast opcja Doppler jest niezbędna, żeby stwierdzić, czy żyły są wydolne, czy niewydolne. To zjawisko fizyczne Dopplera jest wykorzystywane przy USG, żeby sprawdzić kierunek przepływu krwi. Podczas badania naciska się odpowiednie miejsca, na przykład łydkę, żeby sprowokować przepływ krwi i później sprawdzić, czy ta krew się nie cofa, czyli że sprawdzić tą wydolność zastawek. I można powiedzieć, że to jest jakby główna część tej metody Dopplera. Sprawdzanie kierunku przepływu krwi, no i diagnozowanie niewydolności żylnej bądź wydolności. Ja pamiętam, powiem trochę humorystycznie, ja zapamiętałam zjawisko Dopplera, kiedy miałam, ty też miałeś na studiach rok fizyki, prawda? To straszny przedmiot. Ale pamiętam, że profesor nam wytłumaczył zjawisko Dopplera, że jak stoicie państwo przy autostradzie i jest taki dźwięk, to jest zjawisko Dopplera. Ja to zapamiętałem bardziej na zasadzie karetki przejeżdżającej. Tak. Zmienia się dźwięk, jak przejeżdża z przodu i z tyłu. Tak jest, jest jo, czy tam w drugą stronę. W każdym bądź razie jest to wykorzystywana fala dźwiękowa, o ile się nie mylę, tak? W zjawisku Dopplera? Tak, fala ultradźwiękowa jest wykorzystywana. Fala ultradźwiękowa jest wykorzystywana. Kiedy warto zgłosić się, czy poprosić naszego lekarza o skierowanie, czy zgłosić się prywatnie na przykład do twojego instytutu. Kiedy powinniśmy zrobić ten przegląd żył? Co nas powinno do ciebie, Janku, skierować? Pierwsza kwestia, taka najbardziej oczywista, to widoczne żylaki, czyli tak jak było widać na rysunku, czy pajączki, czy poszerzone żyły, wypukłe na zewnątrz, a jeżeli się wiążą z objawami, czyli z dolegliwościami, obrzękiem, no to już jest całe spektrum, które w dużej mierze sugeruje, że te żylaki są. I wtedy należałoby je zbadać, ewentualnie zastanowić się, co dalej z nimi zrobić. Czy to jest kwestia bardziej medyczna, czy estetyczna, bo one się bardzo często nachodzą na siebie. Widzisz, właśnie dostałam z reżyserki informację, że bardzo wiele naszych widzów, widzek w zasadzie, pisze, że w ogóle nie kojarzyło, że te pajączki, które widać, mogą być czubkiem góry lodowej i że warto przejrzeć żyły. To jest ważny bardzo, widzisz, komunikat, bo jak już mamy te takie, wiecie, jak ja to nazywam, kalafiory pod kolanem, no to już wiemy, że mamy. Ale cieszę się bardzo, że uczuliliśmy was z Jankiem na to, że jak są naczynka na nogach, to trzeba przejrzeć, jaki jest stan żył głębiej. Tak. Metody leczenia. Czyli mamy tak, zbadałyśmy, mamy żylaki lub wyszło, że powinniśmy po diagnozie powinniśmy coś z tym zrobić. Jakie są metody leczenia takiej dolegliwości jak żylaki podudzi? Metod jest wiele, natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że w chwili obecnej metody chirurgiczne w zasadzie albo w ogóle nie powinny być stosowane, albo to jest jakiś, powiedzmy, promil. Takie rzeczy jak operacje chirurgiczne żylaków, no to są operacje, które jeszcze są stosowane w wielu miejscach, aczkolwiek według dzisiejszej wiedzy nie mają one miejsca. Czyli możemy się pozbyć bez zabiegu chirurgicznego tych żylaków? Dokładnie. Metody małoinwazyjne, takie jak zabiegi skleroterapii, zabiegi laserowe, embolizacje, czyli zabiegi bez użycia skalpela, tylko z użyciem igły z nakłucia, w zasadzie dają nam takie spektrum, że można się pozbyć wszystkich żylaków od tych największych do pajączków. No coś podobnego. Czy mamy takie zdjęcie przed i po? U ciebie na stronie są fotografie przed i po. Moja mama, która cierpiała, żyła z tymi żylakami, odkąd ja ją pamiętam, czyli przynajmniej 70 czy 60 parę lat. I moja mama zawsze się bała tej
chirurgii żylaków. Tak, to jest bardzo częste, dlatego że no, w przeszłości te operacje żylaków były bardzo bolesne, czasami wiązały się z dużą częścią zakrzepicy podczas zabiegu, no bo chirurgia i zwłaszcza kiedyś, kiedy nie było heparyny, z tym się wiązała. Ale obecnie te metody, które stosuje typu zabieg laserowy, skleroterapia, no to nawet osoby, które mają 90 parę lat, to nie jest żadne przeciwwskazanie. Ani ryzyko. Znaczy ryzyko zawsze jakieś jest, ale minimalne powiedzmy w stosunku do innych rzeczy. No i to są zabiegi, które trwają powiedzmy pół godziny, godzinę i pozwalają wstać, chodzić, normalnie funkcjonować. Więc w większości przypadków to jest zabieg niewyłączający z funkcjonowania. I dlatego często zdarza się, że te starsze osoby nie chcą przyjść, ale powiedzmy córka, syn ma zrobiony zabieg w ten sposób i dopiero wtedy przeprowadza swoją mamę, babcię. Tak, odwagi dodaje babci. Na tej zasadzie, no a często u tych starszych osób jednak te problemy są dużo bardziej zaawansowane i dlatego one się jeszcze bardziej obawiają. A czym nam grozi, jeżeli pokochamy te żylaki ze względów estetycznych? Bo moja mama żyła i wiesz, właściwie tylko te względy estetyczne nią powodowały, ale się tym nie przejmowała. Czym nam grozi i czy w ogóle nam grozi nie zajęcie się tymi żylakami w ogóle? No więc ja zawsze powtarzam pacjentom, że kwestia estetyczna jest ważna, ale to jest taki trochę dodatek, bo żylaki zawsze to jest problem medyczny w pewnym stopniu, zwłaszcza te większe, i to jest po pierwsze ryzyko zakrzepicy. Jak żylaki są duże, krew zalega w tych żylakach, no to przy niekorzystnych okolicznościach, czyli przy odwodnieniu, obrzęku, może dojść do zakrzepu, a to już jest sytuacja zagrożenia zdrowia i życia, bo ta zakrzepica może się przenosić dalej, do żył głębokich, do płuc i to jest główne zagrożenie, jeśli chodzi o żylaki. Druga kwestia to w przypadku rozległych żylaków podudzi może dojść do powstawania ranek drobnych, bo skóra jest gorzej odżywiona i łatwo dochodzi do ran, one się gorzej goją. Owrzodzenia żylne podudzi to jest coś, co dotyczy szczególnie osób starszych, no bo to są żylaki, które już muszą kilkadziesiąt lat trwać. Więc te dwie kwestie głównie dotyczą kwestii zdrowotnych. A te ranki, bo ja pamiętam na przykład, że moja mama skarżyła się, że żylaki ją swędzą. Ona często bardzo miała taki odruch drapania się po tej nodze. Czy to prawda, że takim objawem żylaków jest też swędzenie? Tak, to jest jeden z typowych objawów żylaków. Obrzęk, swędzenie, ponieważ obrzęk sprawia, że skóra jest napięta, zaczerwieniona, swędzi, to prowokuje drapanie i nawet niewielki uraz później powoduje to, że żylaki się nie goją i to się tak nakręca trochę. I później bardzo ciężko jest to wygoić. Praktycznie można powiedzieć, że bez usunięcia żylaków jest to prawie niemożliwe czasami wygojenia rany. A z kolei z usunięciem A to drapanie żylaków, znowu sprzyja tym mikrourazom. Tak, to się jedno z drugim nakręca. I teraz tak, dwa pytania na koniec. Pierwsze, profilaktyka. Czy jeżeli nie mamy tych żylaków jeszcze, a jesteśmy w tej grupie ryzyka i wiek, i na przykład historia rodzinna, czy możemy jakoś o te nasze nogi dbać, żeby no, zapobiec powstaniu żylaków? No więc tutaj jest trochę tak jak z dentystą. Nawet jak ktoś nie ma problemu albo nie widzi tego problemu, no to warto raz na jakiś czas, zwłaszcza jak ktoś ma skłonności genetyczne, to sprawdzić, bo większość żylaków na początku nie jest w ogóle widoczna. Ta niewydolność zastawek to nie jest coś oczywistego i często jest tak, że przy badaniu USG Doppler w nogach, których w ogóle nic nie widać, już widać niewydolność zastawek, a to jest najłatwiejszy, najlepszy moment, żeby zrobić to mało inwazyjnie, czyli w jakiś sposób zamknąć tak, żeby nie doszło do powstania żylaków, a nie je później korygować. Więc pierwsza rzecz to profilaktyka w postaci badań. Druga rzecz to... Czyli kupić sobie lub wymusić na naszym lekarzu interniście skierowanie na badanie dopplerowskie żył, jeżeli lub sobie kupić takie badanie. Jeżeli są jakieś skłonności, jakiekolwiek objawy albo historia rodzinna, no to jest to na pewno zasadne. Czyli wiek i historia rodzinna to jest konieczność, czyli ja proszę o pierwszy wolny termin u pana, panie doktorze. Nie mam żylaków, ale moja mama miała i w wieku jestem żylakogroźnym. Czyli jest kilka czynników ryzyka. Jest kilka czynników ryzyka, także proszę o pierwszy wolny termin i zrobię wam relację z tego, jak Janek badał moje zastawki, że tak powiem. I ostatnia rzecz, mamy żylaki. Z jakichś powodów, bo rozumiem, że to usuwanie żylaków niechirurgiczne nie jest refundowane w naszym kraju. Niestety nie, tylko opcje wycinania są refundowane. Które ty uważasz, że są już archaiczne i w ogóle... Znaczy to nie jest tak, że ja uważam, tak jest świat to stwierdzone uważa. I tak świat uważa. Niestety ten zabieg mało inwazyjny nie jest refundowany.
Natomiast... Okej, z jakichś powodów, tak, mamy te żylaki i z jakichś powodów, chociażby finansowych, bo nie oszukujmy się, to też bywa barierą. Mhm. Żyjemy z tymi żylakami. Co możemy zrobić dla siebie, jak żyć i jak pielęgnować te nogi z żylakami, żeby przynajmniej nie pogorszyć sobie stanu? Są dwie lub trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Dla żylaków zimno jest dobre, ciepło nie bardzo, czyli na przykład morsowanie, kryoterapia jak najbardziej. To nawet osoby, które mają żylaki, wiedzą, bo to poprawia objawy, zmniejsza obrzęki. Natomiast ciepło, czyli sauna, gorące źródła, gejzery, jacuzzi. Szczególnie przebywanie w miejscu, gdzie jest gorąco, sprawia, że te żylaki są bardziej, poszerzają się po prostu i obrzęk jest większy, ryzyko zakrzepicy jest większe. Także tego należałoby unikać. Druga rzecz, ruch i bezruch. Ruch jest ok, bo mięśnie pracują, nawet jak są żylaki, to krew jest przepompowywana, a bezruch, czyli dłuższe stanie, siedzenie z łydkami w dole, bo to głównie kwestia łydek, sprawia, że te nogi puchną, brzękną i jest problem. Kwestia niezabiegowego, powiedzmy, leczenia albo w jakiś sposób pomagania sobie, to jest kwestia kompresji. To mówimy o podkolanówkach, pończochach uciskowych. Nie zawsze jest to przyjemne, no ale jeżeli nie zabiegowo, no to to jest metoda. Szczególnie podróże samochodem, samolotem, czyli ryzyko zakrzepicy wtedy jest większe. Należałoby taką kompresję przynajmniej w postaci podkolanówek zakładać. Czyli jak będę leciała samolotem kilka godzin, ja co prawda nie mam żylaków, ale mam skłonność do obrzęków, no to też trzeba mnie obejrzeć pod tym kątem, to warto te skarpetki uciskowe sobie po prostu założyć, tak? Tak, to nawet tyczy się osób, które nie mają żylaków. A te, co mają, to koniecznie. To wtedy ryzyko zakrzepicy zmniejszamy znacznie. No właśnie. Janku, myślę, że jesteśmy znacznie mądrzejsze niż byłyśmy w temacie żylaków. Zachwyt ogólny tobą, panie doktorze, sąsiedzie. Miło mi. Zachwyt tematem i skierowanie uwagi na ten temat. Instytut, Doppler Instytut ma swój profil na Facebooku, na Instagramie. Janek ma też swoją stronę www.doktor Jan Świercz. Gdzie możecie sobie poczytać też o kompetencjach pana doktora i jego wiedzy i warsztacie i doświadczeniu. Instytut Dopplerowski Janka mieści się w Warszawie przy ulicy Konrada. Tak. Można zadzwonić, umówić się. No nie są to zabiegi refundowane, no ale dziewczyny, no może się uda, to życzmy sobie, słuchajcie, w prezencie od rodziny na imieniny taki, chociażby badanie. To się często zdarza. No właśnie, prawda? Można kupić takie badanie po prostu w prezencie, bo przecież najważniejsze zdrowie, jesteśmy już po czasie. Janku, dziękuję ci bardzo za wizytę. Życzę ci miłej niedzieli. Uściskaj ode mnie swoją małżonkę i cudowną córeczkę Jasminkę i zapraszam ją nadal na zabawę z kotami. Dobrze, dziękuję bardzo. Było mi miło.